No cześć, cześć, witaj, ja jestem Kalwi, a w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym materiale, w drugim materiale już z poradnika dotyczącego YouTube'a, czyli jak zacząć, przedstawię Ci ogólnie jak zająć się swoim kanałem, jak włączać transmisję na żywo, jak sobie to wszystko ustawiać, jakie są najważniejsze funkcje, trzy najważniejsze zakładki YouTube'a, do których warto wchodzić, które warto odwiedzać i które warto mieć gdzieś tutaj w pasku zakładek i dostosowanie całego kanału. Dlatego ja już nie przedłużam i zapraszam Ciebie bardzo gorąco do oglądania tego odcinka. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, wchodzimy w dostosowywanie. Pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem na tym kanale, jeżeli jesteś jeszcze nowy, a jeżeli oglądasz mnie na kanale Kalwi, na moim głównym kanale, to wbij na kanał Fendeku Poradnik i tam właśnie zostaw subskrypcję, bo tam też czasami będą się pojawiać odcinki. Na razie te same co na kanale Kalwi, ale niedługo będzie coś innowacyjnego i nowego. Jeżeli jeszcze nie wiesz ogólnie czegoś, to napisz tam w komentarzu, jeżeli na przykład nie wyczerpałem jakiegoś danego tematu, to ja Ci postaram się jak najszybciej na ten komentarz odpisać i po prostu w przyszłych odcinkach powiem Ci o kolejnych krokach, jakie podjąć, żeby zostać YouTuberem, a na samym końcu jak się na tym YouTubie wybić. Dlatego zacznijmy od samego początku, czyli tutaj już w ostatnim odcinku omawialiśmy tą zakładkę. Wchodzimy w markę. Bardzo ważna zakładka, jedna z chyba z ważniejszych, że tak powiem, przez o ten właśnie tutaj element. Dlaczego? No bo to jest znak wodny filmu, czyli znak, którego nie da się usunąć. Jeżeli na przykład chcecie skopiować kogoś film, nagrać go, czy cokolwiek, to ten znak wodny tutaj jest i ktoś nie może podpiąć się, że to jest jednak jego film, tylko to jest ten wasz film. Więc, jeżeli macie już swoją jakiś baner profilowe, to możecie je po prostu tutaj wgrać. Ja na razie dam coś takiego jak UL. No, tylko takie logo mam, no niestety, niech będzie UL. Jeżeli chodzi o baner, no to na razie dam po prostu pierwszy, jeden lepszy baner, czyli na przykład może być Wiedźmin, niech będzie. Niech będzie z Wiedźmina, ok, bo taki mam. Jeżeli chodzi o znak wodny, no to dajmy właśnie moje logo już. No. I teraz tak, tutaj czas wyświetlania. Cały film. Ja daję cały film zawsze. No i tak przede wszystkim. Podstawowe informacje. Tutaj zmieniacie sobie nick, jeżeli chcecie. Na przykład Feneku. I to chyba nie da się usunąć, tak, jest wymagane. To możecie, zaraz wam powiem jak to ominąć, żeby był tylko nick. Zaraz wam pokażę, spokojnie. No, niech będzie ten poradnik. Feneku poradnik, ok? Opis filmu. Opis kanału teraz. No ja mam opis już przygotowany, dlatego go tylko wystarczy wkleić. W moim przypadku to jest opis jakby, że tak powiem, prywatny, dlatego kopiowanie go jest surowo zabronione, tak jak tutaj jest napisane i będzie to zgłaszane do YouTube'a, dlatego nie radzę. To jest opis mojego poprzedniego kanału, czyli tego mojego głównego Kalwi. Więc to sobie na razie wyczyścimy i teraz mamy sociale, trochę o mnie. No i taki mam po prostu krótki opis. Dalej, jeżeli chcecie na przykład jakiś link na swoim banerze, czy już wam pokazuję o co chodzi. Wpisujecie na przykład... nie wiem, na przykład donate. Donate. No i tutaj w tym miejscu wchodzicie sobie na stronę z donatami. Jak ustawić donate, no to w kolejnych odcinkach oczywiście wam powiem, żeby nie było. Wchodzicie sobie, kopiujecie swój URL do donate'ów, wklejacie i klikacie opublikuj. Teraz po kliknięciu zobacz kanał na waszym kanale. Niedługo, jeżeli ten zdjęcie profilowe wam się prześle i baner wam się prześle, powinniście zobaczyć tutaj na banerze właśnie ten donate. Ale to musicie chwilę zaczekać, aż to się jednak no prześle, że tak powiem. Więc dalej, co powinniście zrobić? Jeżeli nie macie jakiegoś pomysłu na nazwę, bądź no nie wiecie jak się nazwać na tym YouTubie, to otwieracie sobie nową kartę. Link macie w opisie oczywiście. Jak igenerate.net. Przypominam, link w opisie. Klikacie generuj link. Wygenerowana nazwa będzie tutaj. Teraz tak, losowy styl. Chyba, że chcecie japoński. Płeć, no ja wybiorę sobie mężczyznę, tak bywa. Pierwsza litera, dowolna. Długość, no niech będzie 6. Fajnie brzmi, generuj. Uripiv. No nie, generuj. I Rajox. Rajox, może być Rajox fajny, widzicie. No to proszę bardzo. Wezoku. Wezoku, spokonik. Jakby, no, serio spoko. Na przykład Ros. O, Roski. Tak mi się jakoś skojarzyło. Roski. Ciekawy nick, więc jeżeli nie macie pomysłu naprawdę, no to link macie na w opisie, możecie wbić na tą stronkę i po prostu sobie tymi nickami się pobawić. Kolejną rzeczą, jaką powinniście zastosować na swoim kanale, to tak, wchodzicie tutaj w konto. Nie tutaj, sorry. Wchodzicie w nową kartę, w konto. Klikacie swoje te konto, na którym macie
YouTube'a, zarządzaj kontem Google, wchodzicie w dane osobowe, w nazwę i usuwacie nazwisko. Po czym klikacie zapisz. Proste. Zamykacie to okno. Teraz tak. Odświeżacie YouTube Studio klikając na nie. Bądź jeszcze kliknąć całą kartę odśwież. Ładnie się ją zapisało. Wchodzicie na swój kanał. Proszę bardzo, już jest. I nawet jest donate, który tam ustawiliśmy. Widzicie, klikacie i od razu was przesyła na te donaty. Więc tutaj w tym miejscu schodzicie niżej. Klikacie sobie coś takiego jak dostosowywanie. Podstawowe informacje i zobaczcie, jest już Feneku. Jeżeli zobaczycie, tu też jest Feneku, więc nie musi być nazwiska. Tak właśnie to w ten sposób działa. Tak tylko wam chciałem powiedzieć. Najlepiej robić to właśnie po kolei, tak jak ja wam to tutaj teraz pokazuję. Dalej, trzy zakładki, o których wam mówiłem. Pierwsza to jest YouTube Studio. Druga zakładka to są transmisje na żywo. Trzecia zakładka to jest biblioteka audio. I teraz do wszystkiego macie linki w opisie. I oczywiście tutaj muszę chyba... Jasne, że muszę. Oczywiście, że muszę. Czemu nie? Super, super. Dobra, wypróbuj. Więc tak, tutaj macie YouTube Studio. I teraz, żeby zacząć w ogóle jakkolwiek streamować, to funkcja będzie dostępna dopiero za 24 godziny. Więc no musicie chwilę poczekać. I ja też muszę poczekać, ale spokojnie. Teraz odcinki są... codziennie. Robię daily, przez tydzień. Dlatego na pewno zdążymy o tej transmisji porozmawiać. I na początku, no, lepiej chyba nie transmitować, tylko po prostu przesyłać odcinki. I kupam się, że mam mikrofon wyłączony, ale na szczęście jest włączony. Biblioteka audio. Bardzo ważne miejsce. Tutaj właśnie pobieracie swoje piosenki, muzyki do filmów. Totalnie darmowe. Wybieracie sobie na przykład nastrój, jaki tam chcecie mieć, na przykład wesoły. Zastosowujecie, klikacie... Świetna, podoba się, klikacie pobierz ścieżkę, możecie też właśnie licencję zobaczyć, oznaczyć do ulubionych, ciekawe, więc jeżeli chodzi o ten odcinek, to coś jeszcze mogę wam tu takiego głównego powiedzieć o waszym kanale. Na razie to tyle, macie już swój własny kanał, macie już informacje zrobione, macie już tutaj właśnie linki do donate'ów na przykład, macie link na banerze, macie baner, macie awatar, macie nazwę jedną, nie musi mieć na przykład dwóch tych takich rubryczek. No i co ja wam tu mogę jeszcze pokazać, no? Subskrybujcie, dodajcie łapki w górę. Jeżeli byście mieli jeszcze pytania dotyczące kanału, to śmiało piszcie. Ja tutaj zaraz przesyłam już swoje pierwsze filmy, publikuję film na YouTube, więc no, robię daily. Słuchajcie, robię daily, dlatego warto pić, słuchajcie. Zostawić subskrypcję, łapkę w górę, bo mi to bardzo pomaga, bardzo mnie to motywuje. W następnym odcinku bardzo postaram się wam wyczerpać temat donate'ów, czyli jak ustawić donate'y na kanale. Chyba że zamiast przed donate'ami zrobimy jak na przykład jak nagrać swój pierwszy odcinek. To będzie chyba lepszy pomysł, co? Jakim programem nagrać swój pierwszy odcinek? Jak go skonfigurować, potem zrobimy na przykład jakim programem montować, najlepszy program do montowania, nie taki, że macie tutaj taki program do montowania, wybierzcie sobie jakiś z tych programów. Ja wam po prostu podam najlepszy program na telefon i na komputer, bo testowałem ich wiele i wiem, które są najlepsze, które wam otworzą największe możliwości w przyszłości właśnie rozwoju pod tym kątem. Dlatego zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, ja już nie przedłużam, nie zabieram ci twojego cennego czasu, bo go szanuję. Do zobaczenia, trzymaj się, no i cześć, pamiętaj, że zawsze możesz przewinąć film, jeżeli czegoś nie zrobił. Trzymaj się.